Wszystko będzie dobrze. Przysięgam. Tak po prostu? Nie sądzę. Wiem, że jesteś zdenerwowana, ale musisz zrozumieć. Co? Że wprowadziłaś mnie w błąd i namówiłaś do tego mojego męża? Właśnie. Mam też zrozumieć, że twoja przyjaźń to była tylko gra? Nie powinnyśmy się obie cieszyć, że dziecku nic się nie stało? Jestem za to wdzięczna Bogu, nie tobie. Zachowałaś się bardzo nieodpowiedzialnie i wciągnęłaś w to mojego męża. Wcale nie. Żądałaś, żeby ukrył przede mną twoją tożsamość i przeszłość. Tak postępuje kobieta, która ma jakiś plan. Jaki plan? Ty mi powiedz. Podziwiałam cię. Chciałam być taka jak ty. Nie jesteś taka jak ja. Nie wiem nawet, kim jesteś. Sandy Summers nie istnieje. Wykorzystałaś moją przyjaźń i zaufanie. Zostałam zgwałcona. Przykro mi. Ale to cię nie tłumaczy. Powinnaś była mi powiedzieć. Dlaczego tego nie zrobiłaś? Tylko nie mów, że chciałaś mnie chronić. Chroniłam siebie. Nie chciałam, żebyś mnie osądzała i bałam się, że cię stracę. Byłaś bardzo wyrachowana. Dziś wszyscy odnieśliśmy zwycięstwo. Twoja siostra Hope jest bezpieczna, a Graham Darros siedzi za kratkami. Twój mąż jest bohaterem. Wierzył we mnie. Nie przestał o mnie walczyć. Dzięki niemu zaczęłam nowe życie. Nie możesz tego docenić? Sugerujesz, że nie doceniam swojego męża? Nie wiem, co sobie wyobrażasz, ale Nick i ja bardzo się kochamy. Przestań płakać i posłuchaj, bo powiem ci, co zrobimy. Pozwolę ci zostać w Jackie M., ponieważ chcę być blisko dziecka. Masz się trzymać z dala od Nicka, słyszysz? To wszystko, Agnes, jest tylko umową handlową. Chcę mieć pewność, że to rozumiesz. Nick mnie wspierał. Stwierdziłam, że nie powinien ci teraz wszystkiego mówić i przyznał mi rację. Nie wiem, co w tym strasznego. Manipulowałaś nim. Twój mąż jest wspaniałym człowiekiem. Ale nie mam w stosunku do niego żadnych zamiarów. Nie traktuj mnie protekcjonalnie. Udawałaś przede mną kogoś innego. Nic nie wiem o Agnes Jones, z wyjątkiem tego, że kłamie. A ja nie ufam kłamcom. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Dziecko wciąż jest dla mnie ważne, wiem. Musisz się zachowywać odpowiedzialnie. Będę pilnować, jak się odżywiasz, jaki prowadzisz tryb życia. To miło. Masz mi tylko urodzić zdrowe dziecko. Popełniłam błąd. Przepraszam. Kiedy maleństwo przyjdzie na świat, dostaniesz czek.
Wtedy na zawsze znikniesz z naszego życia.